Cześć, jesteśmy na Mistrzostwach Polski w fitness oraz męskiej sylwetce. Z nami jest fitness Tomasz, plażowy. Fitness plażowym, tak. Jest z nami Tomasz Laszko, sędzia, a jednocześnie trener. Tomek, powiedz nam parę rzeczy o takich podstawach. Co jest oceniane przykładowo w bikini fitness? Co się najbardziej liczy? Ogólna prezencja, tak? No jest to dyscyplina mocno estetyczna, bardziej niż inne, nastawiona na ogólne wrażenie, które tworzy zawodniczka. W dyscyplinach tych większych, można powiedzieć, bardziej umięśnione, kobiety mają szansę i tam chociażby twarz czy przygotowanie od strony jakościowej makijażu ma mniejsze znaczenie, a większe mają na przykład szersze barki, wąska talia i długość nóg. Tutaj ocenia się ogólne przygotowanie od strony pierwszego wrażenia. Jeżeli wchodzi zawodniczka i widać, że ma taki sam poziom tkanki tłuszczowej na całym ciele, to znaczy, że ma prawidłową formę. Oczywiście ta forma nie może być za ostra, bo wtedy już sędziowie próbują kwalifikować taką osobę do fitness sylwetkowego, czy wręcz do tej dyscypliny najwyższej, czyli fitness atletycznego, dawnej damskiej sylwetki, tak, women physique. Więc ogólne wrażenie, troszkę szersze biodra są lepiej widziane, tak jak to zwykliśmy widzieć, nie wiem, chociażby na plażach Ameryki Południowej, tak? Oczywiście nie ogromne pośladki. Trochę taki tytuł lansowany przez Ewę Chodakowską ma tutaj zastosowanie, a więc oczywiście nadal musimy patrzeć na delikatne umięśnienie, czyli też trochę szersze barki niż biodra. Ta miednica musi być troszeczkę większa i nie może też być za duża talia. Długość nóg do tułowia jest brana pod uwagę i tak jak powiedziałem, delikatne, ale jednak widoczne umięśnienie. No plus oczywiście cała oprawa, czyli piękna fryzura, kostium, makijaż. No jasne, to już wy jako panie się na tym dobrze znacie, w tym się spełniacie. Kostium, jak widać, poszliśmy w stronę taką, że im więcej świecidełek, tym lepiej. Tak, makijaż mocny, sceniczny, włosy ładne, no ale to się ogląda. No, tak jak widzicie, rozwój dyscypliny jest dopiero odtąd widoczny, kiedy weszły te dyscypliny takie mocno estetyczne, nie nastawione tylko na rozwój masy mięśniowej, ale również na przygotowanie sceniczne, na formę startową, na wygląd i na sposób poruszania się. Tak. A powiedz nam, Tomek, jeszcze, skoro już rozmawiamy o takich właśnie warunkach, jak dla odmiany widzisz jako sędzia męską sylwetkę, czyli to fitness plażowy mężczyzn? Mhm. Często panowie na przykład pchają się wręcz do tego sportu. To jest najważniejsze okiem sędziego. To zacznijmy od tego, że dlaczego się pchają, tak? Bo mają już jakieś umięśnienie, zazwyczaj jest to górna połowa ciała, bo na siłowniach ćwiczy się klatę, łapy, w sensie ramiona, barki, plecy i oni myślą, że już mogą startować. Oczywiście, no to jest dla nich ta dyscyplina, bo te nogi, w sensie mięśnie łód, które są najtrudniejsze, nie oszukujmy się, do wytrenowania, bo trzeba ćwiczyć z dużymi ciężarami, oni ich nie mają, a mogą gdzieś wystąpić w dyscyplinie sylwetkowej. Tam również liczy się ogólne wrażenie, czyli jeżeli jest zawodnik, taki na przykład Grzesiek Paczkowski, który wcale nie ma tak szerokich barków, ani tak mocno talii, ale jest ładny, w cudzysłowie ładny, po męsku ładny, tak, nie mówię tego jak, mówię to jak po prostu sędzia, tak, po prostu ładny, to on, tak, to on wygra, bo widzę, że teraz tendencja jest w tym sporcie taka, że tam też maksymalnie rozbudowuje się bary, zawęża się talię. Oczywiście, to ma znaczenie, ale drugorzędne, to w pierwszym rzucie ktoś musi się podobać. Jeżeli on się podoba, gra twarz, jest taki właśnie jak plażowicz, jak surfer, wyluzowany, ma ładnie zarysowane mięśnie, ale też nie widać żył, nie jest to bardzo kulturystycznie zbudowana osoba, to taka wygra. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się też nowa kategoria, jeżeli chodzi o męską sylwetkę. To jest atletyczne fitness, tak? Mhm. Fitness atletyczne, gdzie zauważyłam, że zapisali się zawodnicy, których znamy już ze sceny fitness plażowego, natomiast zawsze byli oceniani jako ci więksi. No właśnie. Powiedz, co to jest za nowość? I no właśnie, jak widzicie, ta dyscyplina cały czas ewoluuje. Wszystkie, tak jak nawet mówił prezes Willeborn ostatnio na seminarium Genui, wszystkie te dyscypliny Vox Populi, Vox Dei. To, co są ludzie, tworzy się jakieś nowe dyscypliny. Więc jeżeli w fitness plażowym mężczyźni no byli już za duzi, po prostu, wyglądali fajnie, ale no, oni też chcą się rozwijać, prawda? No, bo chodzą na siłownię nie po to, żeby podtrzymywać formę, tylko żeby ją rozbudowywać. W związku z tym dla nich powstały właśnie takie dyscypliny, w których są wyższe limity. Inne są trochę kryteria ocenienia, trochę takie jak przy klasycznej kulturze. Właśnie, powiedz, jak wygląda kwestia limitów, ponieważ w samym fitness plażowym, tak samo jak w bikini, najistotniejszy jest wzrost. I mamy tutaj kategorie wzrostowe. Jak to wygląda w fitness atletycznym?
Również. I będzie, również? Będzie... Nie ma limitów wagowych? Na razie jeszcze nie ma, ale stworzą się na podstawie tego, ile ludzi będzie w tej dyscyplinie chciało uczestniczyć, tak? To pewnie będą limity podobne do tego, do kulturystyki klasycznej, pewnie mniejsze o 2 kg, żeby też nie stawiać na rozwój nie wiadomo jak szerokich... jak szerokich barków. Niemniej to zależy od tego, ile osób będzie, tak się podzieli te dyscypliny. Pewnie. Dziękuję Ci bardzo za te informacje. Bardzo chętnie porozmawiam z Twoją zawodniczką, natomiast Tobie życzę powodzenia, ponieważ nie wiem, czy wiecie, Tomek jest mistrzem Polski wielokrotnym, obecnie ma srebrny medal na Mistrzostwach Europy, co też jest dużą zasługą. Tego, że Tomek, jak wiecie, przygotowuje się kompletnie na czysto i zostali zdyskwalifikowani zawodnicy, którzy byli z Tobą na scenie, czego gratuluję Ci, bo zawsze wspierałam to, żebyś właśnie został pod tym względem doceniony. Tomek również startował na Euroolimpiadzie, to jest bardzo fajnym zjawiskiem. Może o tym jeszcze nam powiedz. Próbuje się delikatnie wepchnąć kulturystykę w stronę olimpiady. No nie delikatnie, bo już się staramy od lat, tak. Natomiast zawsze PKOL miał problem z tym, że tu się najmniej dzieje, że tutaj jest wysoki poziom, wysoki odczyn czynnik badań pozytywnych dopingowych, w związku z tym po to też powstała kulturystyka klasyczna i tak naprawdę tylko ta dyscyplina ma szansę wejść na olimpiadę razem z fitness gimnastycznym. No w zeszłym roku pozwolono nam jako dyscyplinie pokazowej wystąpić na Euroolimpiadzie w Baku. No ja miałem tą przyjemność jako jeden z Polaków, za co dziękuję Polskiemu Związkowi, prezesowi Filebornowi, Bogdanowi Szotce, który też mnie nominował. I Związek oraz polscy kibice powinni podziękować Tobie, bo jakby nie było, wróciłeś z medalem. Tak? No tak, był srebrny medal i bardzo się z tego cieszę, to jest moje życiowe osiągnięcie. Tak, jeszcze raz gratuluję i trzymamy kciuki za dziękuję, trzymajcie.